Collegium Polonicum w Słubicach. Ktoś mi powiedział, że jesteśmy daleko. Ale to nieprawda, my jesteśmy w samym centrum wydarzeń. Granica jest albo po to, żeby się zamykać, albo żeby ją przekraczać. Ja wybieram opcję numer 2. Nauka, jakość i kreatywność. Jest to kwestia genów. Uniwersytet Europejski Wiedrina to matka. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu to ojciec. A Collegium Polonicum to ich dziecko. Taka rodzina. Dzieci i ryby. Ale to my mamy głos. Kawa czy herbata? Chill out, a może merytoryczna dyskusja? A może dwa w jednym? Wszak stół jest okrągły. A bramki są dwie. Gol! Studiowanie? Voilà, warunki sprzyjają. Unikatowo. I jakość, i ilość. W Collegium Polonicum mamy wszystko, co najlepsze po obu stronach rzeki. Ale przecież nie chodzi zawsze tylko o tę naukę. Świat w akademikach, w sensie metaforycznym i dosłownym. Berlin, a może Poznań, stąd wszędzie jest blisko. Berlin! Goethe czy Mickiewicz? Goethe powiedział więcej światła. Collegium Polonicum to ludzie. Ludzie to energia, to dobra energia. Razem przekraczamy granice!